Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kilka słów o prawie naturalnym. To pojęcie pochodzi od świętego Tomasza, po łacinie lex naturalis. Lex naturalis, prawo naturalne. Święty Tomasz mówi o prawie wiecznym, czyli o zamyśle mądrości Bożej, która nadaje kierunek wszystkiemu, co istnieje, wszystkiemu, co Bóg stworzył. Nadaje kierunek także naszym wewnętrznym poruszeniom i ona usprawiedliwia, uprawomacnia także naszą rozumność, o czym za chwilę. Odnosi się to zatem nie tylko do przyrody, odnosi się to także, to wieczne prawo, do naszej ludzkiej historii, do naszej ludzkiej praktyki, czyli to, co jest przedmiotem etyki, rozum praktyczny. Te obie sfery, można by powiedzieć w jakimś sensie ogólnym natury i kultury, podlegają prawie odwiecznemu, czyli Bożej opatrzności. Święty Tomasz to podleganie, uczestnictwo w prawie naturalnym, w prawie odwiecznym dzieli na ogólne i na uczestnictwo szczególne. Ogólne dotyczy właściwie każdego bytu, bo przecież każdy byt według świętego Tomasza za Arystotelesem ma substancję, czyli coś, co charakteryzuje dany byt, co czyni, że ma takie, a nie inne własności. Ta substancja uczestniczy w boskim zamyśle, w boskim prawie wiecznym i w ten sposób Bóg nadaje światu kierunek i cechy. Czyli wszystkie cechy, wszystkie kierunki dążenia bytów są wyznaczone przez Bożą opatrzność. To boskie prawo, że świat działa tak, a nie inaczej. Natomiast szczególne uczestnictwo dotyczy tych istot, które mają rozum. Czyli tutaj mamy na myśli głównie człowieka. No nie tylko, bo nie tylko człowiek ma rozum. Ale dotyczy tutaj szczególnie człowieka. Człowiek ma rozum i dzięki temu rozumowi uczestniczy w boskim odwiecznym prawie, uczestniczy w boskim rozumie. I tak jak boski rozum ma charakter prawodawczy, tak samo i nasz rozum ludzki ma charakter prawodawczy, ponieważ uczestniczy w tym boskim rozumie. To oznacza, że rozum sam sobie może wyznaczać prawo działania, czyli jak ma postępować człowiek. Zobaczcie Państwo, że to jest bardzo podobne do tych pytań, które stawiał Kant. Co rozum sam od siebie mówi nam na temat tego, jak żyć? Jeżeli nasz ludzki rozum partycypuje w boskim rozumie, w boskiej racjonalności, to tam może znaleźć źródło moralności. Nie jest to etyka autonomiczna, to jest etyka heteronomiczna. Ona jest zależna od Bożego objawienia, od Bożego rozumu. To, co mamy w objawieniu, to jest wynik boskiego odwiecznego prawa, boskiego rozumu. Bóg nam objawia to, co ma w swoim rozumie zawarte. Oczywiście pewnie nie wszystko. To, co jest dla człowieka do zbawienia potrzebne. W ten sposób człowiek partycypuje właśnie w tym prawie odwiecznym. Dwojako, za pomocą substancji i za pomocą swojego rozumu. W języku takim bardziej współczesnym byśmy powiedzieli, że rozum, że człowiek jako byt partycypuje w tym odwiecznym prawie, odwiecznych prawach przyrody. Odwiecznych prawach przyrody. I o ile jakby od strony biologii nie mamy z tym problemu, jeśli jesteśmy wierzący, no to powiemy, że jest to wszystko inteligentnym projektem, że Bóg jest boskim, że jest jedynym designerem tego świata. On tak ten świat zaprojektował, utkał i tak dalej. I w tym sensie nasza biologiczna strona, nasza ludzka biologia jest rezultatem jego działania. A co w takim razie z naszym rozumem? Czy nawet ci, którzy mówią, że dusza nie istnieje, to nie będą przecież głosić, że nie istnieje umysł. Umysł jak najbardziej istnieje, świadomość, nasze rozumowanie. I czy to rozumowanie może być jakoś zakotwiczone w Bogu? Jeśli wierzymy, no to oczywiście nie mamy z tym problemu, żeby to uznać. Natomiast w przypadku osób niewierzących musimy zauważyć rzecz właściwie z jednej strony lapidarną, z drugiej strony wcale nie taką oczywistą dla wielu, że przecież ten umysł ma swoją biologiczną stronę. Jest czymś, co należy do biologii. I w takim ujęciu nawet nasza kultura jest częścią biologii.
jest rezultatem biologiczności. Da się ją w jakiś sposób do biologii sprowadzić, pewnie nie całą, ale to nasz ludzki rozum jest efektem, skutkiem działania ewolucji. I to ten rozum właśnie, który jest efektem działania biologicznej ewolucji, wyprodukował, wyłożył z siebie kulturę taką, a nie inną. A zatem w jakimś sensie ta kultura również wywodzi się z biologii. Oczywiście mamy tutaj czynnik wolności. To znaczy, że kultura może promować to, co nie jest wartością. Albo zamiast wyższej, niższą wartość. Tak, oczywiście, że tak. No to jest element wolności, ale również w takim rozumowaniu należy potraktować, że wolność jest czymś biologicznym. Że jeżeli faktycznie jesteśmy bytami wolnymi, jak Państwo pamiętacie ze wstępu do filozofii, między innymi z książki Nagela, wolność jest problemem nierozwiązanym. To znaczy nie mamy dzisiaj w paradygmacie nauk nowożytnych dowodu na to, że jesteśmy bytami wolnymi, ale nie mamy też dowodu, że jesteśmy bytami niewolnymi, że jesteśmy tylko wyłącznie zlepkiem jakichś biologicznych aksjomatów, algorytmów, przepraszam, które działają sobie jak automaty. Nie mamy na to dowodu. Jednakże, jeżeli uznamy, że człowiek jest wolnym bytem, musimy też uznać, że ta wolność jest wytworem biologii, jest wytworem przyrody, a zatem tak miało być. Dla świętego Tomasza rozum, czyli z łaciny u niego ratio, intellectus, to zdolność, która pojmuje świat pojęciowo, czyli od szczegółu do ogółu. I za świętym Arystotelesem oczywiście nazywa to rozumem teoretycznym. Rozum teoretyczny to jest ten, który potrafi z danych empirycznych, z tego co szczegółowe, zdefiniować ogólne prawa, ogólne zasady, ogólne pojęcia, ponieważ właśnie one są potrzebne do przedstawienia sobie świata, do zrozumienia tego świata. Natomiast rozum praktyczny wychodzi od tego, co ogólne i konkretyzuje to, co ogólne w świecie empirycznym. Czyli bierze właśnie z siebie to prawo naturalne i pokazuje sam sobie, jak ustawić świat empiryczny według tego prawa naturalnego, czyli według moralności. No i jeżeli w nasze społeczeństwa wdrażamy zasady moralne, no to organizujemy sobie świat empiryczny właśnie według tych zasad moralnych. I tak jak rozum teoretyczny, dla rozumu teoretycznego istnieją aksjomaty, czyli coś, co się nie dowodzi, i twierdzenia, które nie mogą być ani fałszywe, nie mogą być prawdziwe i fałszywe zarazem, czyli mamy zasadę wyłączonego środka, prawo niesprzeczności, prawo tożsamości, to tak dla rozumu praktycznego również są swoiste aksjomaty, to jest właśnie prawo moralne. I tutaj nie może być jakieś prawo ani dobre, zarazem ani dobre, ani niedobre. Czyli też mamy jakby naszą klasyczną arystotelesowską logikę. I cytując Tomasza, dobrem jest to, czego wszystko pożąda i ku czemu dąży. Zatem pierwsze przykazanie prawa jest takie, dobro należy czynić i dążyć doń, a zła należy unikać. Na tym opierają się wszystkie inne przykazania prawa naturalnego. Koniec cytatu. To jest, proszę Państwa, właśnie ten aksjomat główny dla prawa naturalnego, dla zasad moralności, które wynikają z rozumu praktycznego. To jest niedowodliwe, to jest coś, co rozum praktyczny przyjmuje. I tak, proszę Państwa, jak zwierzęta według swojej biologii, z instynktów realizują swoją substancję, tak samo i człowiek realizuje i powinien realizować na poziomie wolności odwieczne prawo Boga. Po pierwsze, poprzez swoje właśnie to uczestnictwo ogólne i szczególne, czyli poprzez wdrażanie moralności, życie według moralności. Natomiast to życie według moralności również nakazuje nam spełnianie naszej substancjalności, czyli mamy tutaj kwestię dbania o samych siebie, o kwestię, znaczy my czynimy dzięki temu szczególnemu uczestnictwu to, co jest u zwierząt instynktem, my to podnosimy na poziom wyżej i czynimy z tego świat moralny. Najlepszym przykładem jest ludzka seksualność. To, co jest instynktem, afektem u zwierząt, u nas przecież doznajemy, możemy sądzić tak samo, ale nie zachowujemy się jak zwierzęta. No, pewnie czasami się zachowujemy my ludzie,
co oczywiście powoduje grzeszność. Jest to grzech, w świecie zwierząt nie ma takiej kategorii, nie podlegają pod takie prawo. U nas jest to grzechem. Natomiast powinniśmy jako byty, które uczestniczą w boskim lex aeternam, w boskim prawie wiecznym, odwiecznym, powinniśmy kierować się tymi zasadami, natomiast powinniśmy też realizować nasze zadanie, czyli przewartościowywać, czy nadawać wartość i znaczenie światu wokół nas według właśnie tego odwiecznego prawa. Myślę oczywiście, proszę Państwa, też o tym powiedziałem trochę w języku współczesnym. Możemy to jak najbardziej, pewnie powinniśmy, na pewno są takie interpretacje, nazwać w języku współczesnym to prawo naturalne, czyli właśnie kwestia naszej biologii, kwestia teorii umysłu, teorii świadomości, której jeszcze dobrej nie ma i która jest takim, powiedzmy, naukowym świętym gralem. No jest pewnie kwestia czasu, kiedy taką teorię świadomości będziemy mogli zbudować i być może będzie też można nadać jej jakieś znaczenie i zrozumieć więcej już od strony nauk szczegółowych, w jaki sposób człowiek nadaje znaczenia. To będzie punkt właśnie też wyjścia do zrozumienia tego, co jest prawem naturalnym. Niektórzy uważają, że coś takiego nie istnieje jak prawo naturalne, bo przecież możemy manipulować naszymi ciałami, naszą biologią. My na filozofii oczywiście staramy się patrzeć poza teologię, przyjmować pewne rozwiązania, których nie zakłada się wiary. I tak patrząc, to faktycznie jest to pewien problem. Mamy coś takiego jak transhumanizm, czyli pewne prądy, według których kiedyś w przyszłości za pomocą technologii będziemy mogli bardzo głęboko wnikać w nasze ciała i je modyfikować. Po przejściu pewnej granicy te ciała już nie będą właściwie tym, co znamy. Pytanie wtedy o to, z czym będziemy mieli do czynienia i czy w takim kierunku powinniśmy zmierzać. Jest to oczywiście również zagadnienie związane z naszą naturą ludzką i prawem naturalnym, którego nie powinniśmy przekraczać.